Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj idziemy na targi Wonder Festival w Makuhari Messe w Chibie. Są to targi z figurkami. I nie tylko pewnie, będzie też cosplay, wydaje mi się. Więc dzisiaj będzie dużo, dużo atrakcji dla prawdziwych otaku. Będzie stream z kolejki. High quality content. No oni otworzyli dopiero, nie? Tak? A się upewniam, czy mogę to wejść. Trochę faktycznie stoiska są dość rozrzucone. Ma taką wielką halę, to jednak dużo przestrzeni jest między stoiskami, mam wrażenie. No ale okej, zacznijmy. Let's go, Wonder Festival. Tak, tu były też targi motoryzacyjne. Figurama Collectors. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem teraz. Elite Fandom Statue. Escanor. Estansa. Kurde, postawić coś takiego, nie? W pokoju. Ogromne to jest. Jakiś chyba projekt dopiero figurki, tak? Jeszcze nie jest przygotowana. O! Policjantki cosplay. Jakie maski mają. Co to jest? Tysięcy takiego Batmana. $400. Jest Venom Spider-Man. Wow. Tutaj są też pokazane takie modele, jeszcze przed pomalowaniem, jak to wygląda. Okay, no, troszkę tutaj przesadzają już z wielkością tych opaj. Azur Ren, Azur Lane. Nie wiem, czy to dobrze, że ja nie znam tych serii, czy źle. Nie wiem, czy powinienem się chwalić, że ja jakieś kojarzę z tych postaci, z tych anime, czy nie bardzo. Ojej, śliczne są te figurki. Chcę spojrzeć na to. Jest przepiękna. Nie ma ceny podanej. Owl. Jest cała seria z Sekiro. Są prototypy, tak? Jeszcze nie są pomalowane. Series pre-painted figures. Wariacje tej Godzilli widzę. No to jest specyficznie. Ale no, trzeba przyznać, że ilość tutaj detali nas tej Godzilli robi wrażenie. Ona kosztuje 30 tysięcy jenów. Nieźle. Godzilla vs. Ebira. Ultraman. Jaki są Goku, ale gdzie jest ta figurka? Nie ma jej pokazanej w ogóle. A nie, to jest Bardock, przepraszam, Bardock z Dragon Balla. Premiera w czerwcu. Ale niestety nie ma jej wystawionej, jest tylko obrazek. Szkoda, to nie wiem, co się dzieje. Space Cyclops. Dinozaury. I nie tylko. Słownie wszystko jest. A, to pewnie jest firma produkująca broń do cosplayu. Z czego to karabin? Ktoś kojarzy? Mamy tu jakichś prawdziwych otaków. O! A, kocie gai? Hi. A ja to zajmę z... Fuat. Ojcze, nie wiem co tam jest. Okej, są buba figurki w środku. Widzicie, jednak jak są figurki dla dorosłych, to są zabezpieczone, czyli no nie są postawione tak po prostu na widoku publicznym. Są zakryte. Tutaj mają figurki dla dorosłych. No nie wchodzimy, bo dostanę bana, kolego. Nie wchodzimy. Wow. Sword Art Online Aris. 20 tysięcy jenów. Piękna. Z buba. Dorsu Frontline. Dorsu Frontline. Kozackie. Jest kolejka do zrobienia figurki nowej. Jest kod QR podany i można zrobić rezerwację na nią. Jaka Hatsune Miku, co tu się dzieje? Ojej. Śliczna jest, zobacz, happy birthday Hatsune Miku. Pretty rabbit version. No
tutaj są katalogi. Można już zamawiać, prawda? Jest. Śliczne są. Horolaibu. O! Happy birthday. Te były na automatach. To można wziąć na, tam jest, tamtą mam. Tej jeszcze nie widziałem. Hatsune Miku Princess. To śliczna jest. Okej, okay, to potencjalnie wszystko wyląduje wkrótce na automatach. Hero Manga Sensei Corfu. Ult 4. Corfu Figure. No i Taremu też obok, bardzo ładna. To wszystko będzie na automatach. Tego typu filmy mają umowę z Taito Games i Sego na przykład i umawiają się, które figurki będą do automatów, prawda? To jest specjalnie po to to robione. Ta będzie w marcu. Wow, to jest piękne. Overload. Overlord. Co? Chcesz mi powiedzieć, że za tą figurkę jest 300 tysięcy jenów? 10 tysięcy złotych za taką figurkę Ultramana. Z czego ona jest zrobiona? Waży 2 kg, 54 cm wysokości. To jest Godzio z Jujutsu Kaisen. Też kozacki. Jaka mina. O, ale muszę tutaj przyznać, że ślicznie ten Sword Art Online wygląda. Figurka Arisu. Piękne są. Przygodowe. Walki. Jaka piękna jest. Wow. Crystal Dress Red Zero. Emon Remy. Ojej, ma naprawdę szalony wyraz twarzy. To nie jest coś, co byście chcieli zobaczyć. No, Sugo jest. To będzie na automatach? Serio? No było kozacko. O! Yuru-kyan! Sam koświetny. Dlaczego nigdzie nie widziałem jeszcze na Yuru-kyanpu na automatach? Ja chcę! Project Second Color from Stage. W kwietniu nowa Hatsune Miku. Wanda Rando no Sekai no Hatsune Miku. I tamta już jest z tyłu. Więc tak, ostatnio Przemek wyciągnął tą Askę z Ewangeliona. Bardzo ładne są te figurki, bo mają jeszcze taką jakby dioramę, więc naprawdę spoko wygląda. Jest Ayana Mirei. Ona będzie w lutym, czyli już pewnie wkrótce się pojawi na automatach. I jest Mari. W marcu będzie. To jest taka seria trzech. Kacie, można oglądać swoją figurkę z takimi efektami specjalnymi. Bardzo ciekawy pomysł. Faktycznie figurka ożywa w ten sposób. Tu chłopaki widzę z Wehrmachtu są. Gotowi do najechania na Związek Radziecki. Można kupić takiego jeepa amerykańskiego. W Japonii cosplay SS-manów Wehrmachtu jest normalny, jest bardzo, bardzo popularny. Nawet na Halloween w Shibuya można zobaczyć gości w mundurach SS z czaszkami i swastykami. Nie, to tak informacyjnie zdarza się zobaczyć. Chłopaki przebrani, tak, są odznaczenia wojskowe, tak, wszystko jest. Krzyże, swastyki masz, cyk. Medale niemieckie, aż różne odznaki. No oczywiście to są raczej kopie, nie? Wszystko, nie oryginały. Mundur, cyk, możesz to kupić. Widzę, panowie z Hitlerjugend są. Kaski, czapeczki. Pełen niemiecki zestaw można kupić i za... Nazi startup. A ten w czarnym mundurze to pancerniak, a okej. Okay. Ta, dywizja pancerna SS, okej. Okay. Czaję. Wow. Hello, Shashin Daijobu?
すごい。何のコスプレですか？仮面ライダー。ん？仮面ライダー。仮面ライダー。あ、仮面ライダー。仮面ライダー、確かに。おお。ありがとうございます。Very nice. This is a Japanese officer. No, not. Kenpei Tai. Imperial Japan Army Military Police. Ah, Military Police. Ah, Military Police. 写真大丈夫？ありがとうございます。Thank you. Is officer American soldier? American officer? PT ball officer. PT? PT ball commander. Commander. Ah, patrol. Navy? Navy. US Navy. Ah, US Navy. Yeah. Very nice. Friends. No, ja bym się przeraził trochę. No, zobacz. Thank you. Sugoi. Strój RN. Rebuy. Całe zestawy. PlayStation. O, śliczne są te zestawiki jedzeniowe, modele. Czy to są magnesy? Mecha dziewczynek. ¥5000. A, to są to chyba modele do malowania samemu też. Figurki od Segi. O kurczę, to jest taka troszkę eroi. Nie no, mówię, to jest ten... To musi być jakoś bez licencji robione, bo ja nie wierzę, żeby oni coś takiego robili na licencji, że to się kupują licencję od Gainaxu, żeby coś takiego móc robić. Serio? No tutaj pani za blisko ma gusto. A, roboto kafe, o, ne zaste maska? So desu. Mada yatte nai? Mada yatte nai desu. O. Ashi no aki. A, yaru tsumori? Yaru tsumori desu. O. Hai. Meido roboto, doko de yaru maska? Tonai desu. Ai, enta, kuichiki. Chotto suspicious. O pozowanie można prosić o ustawienie się odpowiednio, prawda? Nowy zoom. No tak jak mówię, no nie podbijam z telefonem robić, bo każdy tutaj swoje oczekuje, nie? Oczekujesz, masz parę minut i cykasz zdjęcia. To chyba nie można robić zdjęć. Tak. Trzeba zejść na bok. To jest super. Trzeba zejść tak. O, zestawik z Yuru Camp. A, to są te Nendoroid. To widziałem już. Widziałem ostatnio w Akihabarze. Strasznie mi się podobają te figurki nadyte od tej firmy. To jest seria Nendoroid Series. Śliczne są. Są bardzo ładne. I jeszcze są dodatkowe elementy, które można im dodać, nie? To ja będę polował na Nendoroid, na Deśko albo Shinchan. Jakieś stare figurki, unikaty. O kurczę, są Goku tutaj grandista. Tego widziałem, 7000 tylko. To ja to widziałem w tym, takim Mahabarze była używana. Za jakieś 10k. Son Goku Ultra Instinct. O kurde. Nie widzę. Nie wiem gdzie jest. A, tu, a jest, okej, okay, tu. Ale to była na automatach, widzieliśmy ją na automatach. To mam. Ale wyciągaliśmy. Tak, tak, to... Red Zero. Tak, to ona była na automatach, widziałem. Była, 2500. Podoba mi się. Podoba mi się coś takiego.
Ale to też do malowania samemu, nie? Widać, że ręcznie malowana jest. Nieźle, co? Kurde, to odbija się ciężko. Ciężko, ciężko. Ciężko to sfotografować. Czekajmy, zaraz zdjęcie też podbije. Nani detekty maska? Typa Krafto. Typa Krafto. Nie o to daj mas. Słuchaj. Ledwo idzie, ale jest super. Z kartonu chyba zrobiony. Słuchaj. Nie o to daj mas. Czak, czak, kakuj. Z kartonu zrobiony jest cały, no. Na no, kospie deska? Patrolejbar, aaa. Dajdziobu? Jasin. Koi. Potlejber. P90, dokono? Meka? P90, Mary. Mary? Dobra, Sky Psycho. Siema, Hadzie, witamy. Koleś leży na chodniku cały czas. Ten biały chomik, nie? To jest faktycznie gość, który tam siedzi obok Turasek. To jest dopiero poświęcenie dla sztuki. To jest najlepszy cosplay dzisiaj, ten chomik. You can buy these are for sale. Jutro jedziemy do Osaki na kilka dni, więc będzie długa seria z Osaki. Nie jestem w stanie dzisiaj streamować do późnego wieczora. Jeszcze coś nagrywał z kolegą online. Jestem umówiony wieczorem z polskimi znajomymi nowymi. Więc będą znowu wywiady, poznacie nowe osoby. Troszkę od nich usłyszycie o Japonii, jak się tu dostali, co tu robią. Troszkę pozwiedzamy sobie coś nowego, czego nie było ostatnio. W Osace ostatni raz byliśmy 14 miesięcy temu. Crystal Dress Version Arisu. 38 tysięcy jenów. Made Hatsune Miku, nie? Już po tej Hatsune Miku więcej Hatsune Miku nie trzeba. I knew I'm gonna find you here. Around Akiba, boys. How you doing, Tristan? Good to see you again. Are you on business? Yeah, we're taking photos, videos, screens, video for YouTube as well. Mm-hmm. For your own YouTube, or is this for this company? For our own YouTube, so we take everything here. For the channel? Yes. Awesome, awesome. Kolega Tristan z kanału Around Akiba. Cześć. Yeah, the YouTube hentai guy. Yeah, that's basically what he does. I can imagine you've been here many times. Yeah. So how is this event compared to other events before Corona? Is it smaller? Because I mean, first time, and this is like empty over there, yeah. Almost empty. Not many cosplayers as well, I would say. Yes. This is your first time here. First time. This event first time, yeah. I would say like last time you had like this big Good Smile Company booth. Mm-hmm. It's not, nothing is there of that. Small companies are over there in the over there. Yeah. You have like individual like dealers who sell their stuff over there. Yes, over there there's like sculptures, like people who produce their own figurines. Mm-hmm. You have like individual resellers.
And this, oh yeah, thanks. This area here was like the of course the corporate area. Yeah. And last time when before Corona, you had like a huge booth from Good Smile Company with like Nandroids, Figma. Then you had like all the different makers, yeah. But it's all gone. Like this time it's super small, and they made this cosplay area inside. Yeah. Where last time they didn't want to focus on cosplay, but of course on figurines. I also heard that the organizer changed at this event, so that might also be a part of it. Mm-hmm. And then, and if you go all the way to the hall back there, there's also an 18 plus area where you have to show your passport. We already went, of course. I can't go. I'm gonna get banned. Yeah, better not go today. But yeah, I can't show. I'm gonna get banned. Insta ban. Yeah. There's also, have you seen those statues, the big ones? The statues. The figurama. It's like all the way down there. They have those huge anime statues. There, yeah. They are very great. Yeah, I went around once already. Outside, it's a cosplay area. Mm-hmm. So, yeah, definitely. Lots of things. Crazy photographers over there, like, so yeah, focused. Huge lines. Yeah. But like, I was standing just around there. Yeah. And the guy was like, oh, you can't be here, you can't take photos. So outside the line, you're like, I was just walking, just looking at the girl. Like, no. You have to stand in the line. Yeah. Definitely. Yeah, anything you found today? Anything cool? Anything your fans want to see? I really enjoyed from here. Yeah. Also, Sega. Sega. You can find the figures that you can actually get from UFO catchers. Yes. Many of them. So that's pretty cool. That's pretty cool. The S-Fire booth has quite cool stuff. Mm-hmm. The robots there, it can move. The VTuber robot. That's kind of creepy. Yeah. Yeah, it was nice meeting you again. Nice meeting you. Enjoy. Fun, guys. Yeah. Jest Around Akiba na YouTubie i na Instagramie. Oni robią taki content właśnie mocno otaku, czyli głównie anime, eventy, cosplay, spotkania z aktorkami. Patrz, jakie to jest małe, nie? To jest mało stoisk. Rzadko widuję takie targi, żeby było tylko tyle. Tyle stoi, jest tak dużo przestrzeni pustej. Tutaj jest kilka budek, spokojnie by weszło, nie? Może w Lidze będzie większa. No nic, w każdym razie, czy podobały się takie targi? Czy było to interesujące? Targi figurek. Z automatów.